Teraz pójdziemy na gołębniki lotowe. Coś tam pokażę, jak to wygląda u mnie. Po prostu gołębnik lotowy na loty długie. Boy, you're looking like my type. But tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. Now we do it all the talk. I ain't playing anymore. You heard me when I said before. You better put it da-da-down, da-da-down. Make me say, you the one I like. Come on, put your body on might. Keep it up all night. Don't let me down, da-da-down. Dzień dobry, witam kolegów hodowców i panie hodowczynie. Zaprosiłem do siebie firmę Pigabuk. To jest nasza hodowla, którą prowadziłem z ojcem Janem, świętej pamięci. Moje nazwisko Andrzej Kaszuba. Długa część tego lotowania odbywała się w oddziale Krzeszowice. Wątek z oddziałem Skawina ten rok w stanie spoczynku ze względu na zaistniałą sytuację i jutro wybieram się na zabieg do szpitala, także ten rok jest pauza. No i jak widać, pokażemy tam środek, rozpłód, gołębie lotowe, gołębie rozpłodowe. Coś poopowiadam o tym wszystkim. To tak z tymi gołębiami to zaczęło się tak, że tu kiedyś zawsze ojciec miał jakieś gołębie, tak. Nigdy nie lotował tych gołębi, ale po prostu te gołębie tu jakieś zawsze były. I po prostu w pewnym momencie, no i mnie to wciągło, ale ja już chciałem zajmować się tym bardziej profesjonalnie i po prostu zaczęły się tam jakieś pierwsze gołębniki tam ogrodowe czy tam coś, no nie do końca się tu sprawdzały te gołębniki, no ale były po prostu, no i potem tak różnie to wychodziło z tym lotowaniem, tam wkładanie, raz nie wkładanie, dopiero jakieś wyniki tam, czy zaczęły się, gdy poznałem tego hodowcę w Niemczech, Hermana Katerle, od którego nabyłem pierwsze gołębie, później, no w sumie to pracowałem jako kierowca tira, no jeździłem w sumie 25 lat za granicę, także możliwość sprowadzenia gołębi z pierwszego źródła, nie zdobywania tam gdzieś przez kogoś, czy kupowania po aukcjach, tylko po prostu namierzało się gościa i wykonywało się jakieś telefony i się jechało i po prostu. Różnie to było z tymi zakupami, ale było, no po prostu sprowadziłem różne gołębie, z różnym skutkiem się sprawdzały, ale mogę powiedzieć, że w większości tych gołębi, no wynik był pozytywny z tych zakupów. A który to był rok, jak pan poznał tego hodowcę? Z tym Katerlą poznałem się w latach gdzieś 95. Mhm. No, ale on tam dużo gołębi nie miał, od niego też było ciężko tam gołębie nabyć. W jednym roku tam nabyłem dwa gołębie. No bo miałem gołębie od polskich hodowców, też jeździłem, to kupowałem tam, to tu. Po prostu gdy poznałem tego pana Katerle, świętej pamięci zresztą. Na koniec jeszcze powiem tyle, że w sumie całą tą hodowlę mi przekazał. Także wszystkie te gołębie tutaj były. Nie było ich dużo, ale były, po prostu te gołębie zaczęły się, po prostu wyniki z tymi gołębiami, no i zaczęły się po prostu, było jakieś odniesienie, bo po prostu przyleciało na przykład 8 gołębi z linii tego Katerli, a z tych naszych gołębi przylatywały za 15 minut, no to był wniosek prosty, co z nimi trzeba robić, no i także zacząłem z tymi Katerlami, to tak w 2008 zaczęły się po prostu jakieś pierwsze wyniki, znaczące, bo jakieś tam pojedyncze wybryki to zawsze były, znaczące wyniki na
bazie mistrza oddziału, młode, stare, dorosłe gołębie, tam jakieś tam wyniki w okręgu, no ale to z tymi wynikami to najlepiej zapraszam tam na stronę, bo nie chcę tu się pomylić, bo ktoś będzie potem zarzucał, że w tym roku byłeś piąty, a nie drugi. No. I po prostu, i tak jak mówię, no zawdzięczam dużo temu Hermanowi Katerli, bo po prostu od niego wszystko się zaczęło i zaczęły się wyniki. No a on jeszcze poznał mnie z innymi ludźmi i tak potem współpraca z tym Rutenem z Holandii, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj. Ludzie bardzo porządni, uczciwi przede wszystkim, że jak na przykład chciałem jakiegoś gołębia po jakichś tych gołębiach ich wybitnych, no to nieraz czekałem, no nie mogę powiedzieć, że długo czy bardzo długo, ale czekałem, ale było z tych gołębi. No i także te gołębie znowu do krzyżówki z tymi gołębiami Katerli, no spisywały się znakomicie. Raz, że może poprawiły trochę szybkość, ale one były takie, te Janseny, bardzo stabilne gołębie. Przy tych lotach wietrznych one tam no, zdawały egzamin bardzo dobrze. I nawet w tych lotach ciężkich dawały sobie rady. Bo... No z tych gołębi Katerli no, wychowałem perełki, no co będę mówił. Gołąb 2781. No pewnie kilku hodowców tutaj w okolicy zna tego gołębia, bo i tymi gołębiami też lotowali i były i mistrzostwa oddziału i GMP. W Polsce z tych gołębi ktoś tam coś osiągnął i w mistrzostwach Polski w kategorii M. Z których to jest za kół gołąb? To jest gołąb z 98, on już nie żyje ten gołąb. Natomiast wydał kilka gołębi fantastycznych. Jeden to był ten 80, znaczy od tego starszego zacznę, z 98 roku, ten 96-29. Syn jego no, wygrywał loty okręgowe z Hanoweru, to miał tam pierwszą, drugą nagrodę, pierwszą nagrodę. On znowu wydał tego gołębia, który w tym roku na wystawie ogólnopolskiej ma 11 nagrodę w kategorii M z 2 lat. Też był pierwszy w okręgu z Hanoweru. Był drugi w oddziele, był piąty, ósmy, no także był jeszcze wnuk jego, taki 777. On zginął śmiercią tragiczną na tym locie okręgowym z Kamienia Pomorskiego, co tam utopiło się tysiące gołębi, nie tylko moje. No on akurat został rozjechany pod Częstochową, bo gość, który nie hoduje gołębi, zaczął mi tu odczytywać tylko numery tego gołębia i przeczytał dwie siódemki, to no wiedziałem, że on to jest, bo miał trzy, no, te siódemki, 777. To gołąb jako dwuletni zdobył 13 konkursów na 14 wkładań, no i też z tych Hanowerów bardzo dobrze siadał, był i drugi, i trzeci, i także przyzwoicie. No, była znowu krzyżówka 95-70 z tymi Jansenami. Tu samica też zrobiła na 14 wkładań, 13 konkursów i w kategorii A była druga w okręgu, także no, no, latała loty dobrze i krótkie, i długie, i także dosyć fajnie. No ją akurat sprezentowałem temu Matię Kipel, gość się nazywał, on też już nie żyje, to jest dyrektor od gołębi w Wersalagdze. No i jeszcze był taki gołąbek 360, to też był wnuk tego 2781, jako dwuletni 14 wkładań, 13 konkursów, w tym wszystkie te Hanowery w konkursie, a to był znowu syn tego 8226, który jako roczny był 14 razy w koszu na 3850, ale z nich nie zrobił konkursu. Natomiast pozostałe 11 miał w konkursie. Także był jeszcze 706 gołąb. No, także linia tych gołębi, no nie tylko u mnie, bo tego 29, w sumie ten gołąb wylądował na pętli w tramwajowej w Krakowie z ubitym skrzydłem i pani, której mąż kiedyś lotował gołębie, go tam wzięła z tej pętli i zaczęła dzwonić. No i w sumie odzyskałem tego gołębia, ale córka tego gołębia właśnie u tego kolegi, co go przywoził,
z tego Krakowa, no też wygrywa loty okręgowe, także no, linia gołębi jest bardzo dobra. Cechą, którą mają, no są loty upalne i pod wiatr, to są no niezawodne. Gorzej nieraz jest z tymi lotami wiecznymi, bo to jak szczęście, jak trafi na dach, to no to wleci, a nie, to się trochę mogą spóźnić. Natomiast no są gołębie takie raczej twarde. No w zeszłym roku z tej linii w oddziele Trzebinia u Adama Ptasińskiego też jest pierwszy lotnik oddziału. To jest właśnie wnuk znowu tego, bo on miał pożyczone przez rok dwie córki tego samca, które nie były nigdy lotowane, tylko są w rozpłodzie. No uchował fajne gołębie z tego. No i w niedzielę byłem u niego na tym ciężkim locie, co tam mieli z Niemiec, tą 500-kę, no to tam akurat kilka gołębi z tej linii też siadło. No tu jest właśnie protoplasta tego całego rodu. Gołąb 2781, to jest akurat w kalendarzu Wersalagi, do którego zostaliśmy, że tak powiem, zaproszeni do sesji zdjęciowej. No był tutaj pan Bodart z panem Matiek Kipelem. No i oni tak trochę się interesowali tymi gołębiami. Ja trochę współpracowałem z Wersalagą jako kierowca, woziłem stamtąd towar, także no były możliwości do nabycia różnych gołębi, bo i od pana Bodarta miałem Vandenabele gołębie, on tam bezpośrednio kupił kiedyś u niego tą najlepszą samicę, rozpłodową Askę. I tam z tej Aski też miał gołębie. Poza tym no kilka fajnych gołębi tak przez nich pozyskałem. Dużo gołębi też pozyskałem przez tego pana Rutena z Holandii, przez tą rodzinę Ruten. Między innymi gołębie Piet van der Merwe, Piet Venestra. No a akurat przez tego pana z Wersali pozyskałem te czerwone gołębie u pana Desmeta Rogera. Między innymi to był syn Imbret na tego jego Gulita, który wygrał tam 5 razy Barcelonę. W krzyżówce właśnie z tymi gołębiami też bardzo dobrze się sprawdziły te gołębie w trasach dalekich. Był taki lot z Holandii, na 3 włożone, 2 w konkursie. Te 3 gołąbki były, tak jakbym powiedział, w sobotę wróciły z Hanoweru. We wtorek czy we środę były już koszowane na właśnie na ten Den Haag i 2. Wróciły wszystkie 3, ale ten jeden bez konkursu, a te 2 były w konkursie. Także no te gołębie, bo czerwone mi się zawsze podobały i dlatego między innymi też ich chciałem mieć. No, a żeby jeszcze ładny był czerwony, to jeszcze musi trochę latać. No, poza tym mam też fajne gołębie od polskich hodowców. To nie będę ukrywał, że nie, ale to są ludzie, z którymi się przyjaźnię. To nie idzie na zasadzie jadę, kupuję, tylko po prostu wymieniamy gołębie najlepsze za najlepsze, no, jakie można uchować. No, między innymi gołębie mam od Józka Koniora, którego pozdrawiam. Od Jarka Grzankowskiego mam super samicę, Imbred na Iwana, która też wydała gołębia, który w jednym roku miał 2 jedynki, 3. No myślę, że to jest przyzwoicie. Gołębie od kogo jeszcze z Polski? O. Piotr Rąbca, Sławek Adam Ptasiński, Sławek Stępnik, Staszek Zieliński. No to są ludzie tutaj z okolicy. Staszek jest z Jaworzna, Adam z Szczebini, no, no Sławek tam gdzieś spod Łodzi. No, mam bardzo dobrych kolegów i przyjaciół, ale daleko, no bo tutaj to jest z tymi kolegami na miejscu, to było różnie. I także, no naprawdę, które gołębie od nich pozyskiwałem, na przykład od Piotra Rąbcy samica, połączenie z tym gołębiem z Venestry, też gołąb robił jedynki. No, zginął śmiercią tragiczną, bo go jaszczą zjadł. No ale to tam szczegół. No, od Sławka Stępnika też pierwsze nabytki, też z jednego lotu młode, 2 pierwsze na liście. No, to są takie nabytki, o jakie chodzi, no, bo, że nie trzeba szukać długo i czekać, tylko po prostu pokazują się gołębie dość szybko. No. Od Józka mam znowu Koniora z tych jego olimpijczyków, też gołębie, też bardzo fajne gołębie się sprawdzają. No,
od Adama, no to znowu od tego Adama Ptasińskiego, to znowu są gębie bardzo twarde. One są może ciut wolniejsze, ale do nich trzeba mieć trochę cierpliwości, bo one trochę później zaczynają latać. No ale ostatnio byłem w niedzielę u niego na locie, to 9-letnia samica przyleciała do konkursu, także każdy by chyba życzył sobie takiego gołębia. Teraz pójdziemy na gołębniki lotowe. Coś tam pokażę, jak to wygląda u mnie. Po prostu gołębnik lotowy na loty długie. Gołębniki dla samic. No i tak jak każdy, no, lotuje wdowieństwem totalnym, prawie każdy, tak to wygląda tutaj. To jest właśnie ten gołębnik na loty, na lekkie. Akurat karmnik tu mają, bo jeszcze jedzą wszystkie z tego. Tak to są karmione indywidualnie. Są tu z samiczkami te gołębie. Tak to wygląda. Ja tego nie wymyśliłem, gdzieś to podpatrzyłem i mi się to spodobało. I to zdaje efekt. Tak, nie bój się, to jest samiczka. To jest tak jakby już prawnuczka do tego mojego asa, ale tu jest dołożony gołąb Adama Ptasińskiego i dlatego jest szymelek. A to się można odwrócić tak. Tu jest właśnie gołąb rasy Pit Venstra. Jako dwulatek miał 12 konkursów. No ale był jeden błąd, który zrobiłem. Przeniosłem go z innego gołębnika tutaj, bo dobrze latał te loty długie i po prostu jeden rok się zaciął. Wygląda to tak. Z jednej strony zaprezentuję to, jak to wygląda. Z jednej strony jest siatka, tu jest wejście, dwie ściany są pełne. Gdy one siedzą na jajkach, jest to ułożone tak. Na przykład do motywacji można zrobić tak, że przesuwa się to na tą stronę. Ten samczyk chodzi tutaj, samicę widzi, a nigdy tam nie wejdzie do niej. Można również zrobić tak, że się to odwróci tak i nie widzi jej w ogóle. Tylko będzie ją tam gdzieś słyszał i będą jakimś tam dźwiękami się porozumiewać. A gdzie to zostało podpatrzone? To podpatrzyłem w Niemczech u takiego hodowcy, który miał bardzo mało gołębi, a lotował bardzo dobrze. I to zdawało egzamin. Można to zrobić też tak, że można ich włożyć tam razem, nie? To jest na tyle niskie, po prostu, żeby one się nie parowały przed lotem. I tak przed lotem se też mogą posiedzieć chwilę. I wydaje mi się, że jest to dobry sposób. No bo można trzymać też samicę tutaj, żeby już po prostu ten partner przyleci czy coś, to ona tam już jest zawsze, ale na te partnerów, którzy nie byli, jest tu regał, żeby po prostu nie brudziły tam w celach. No to ten partner siedział tutaj, się go wyciągało, kładło się go. No tu jest też gołąbek, samczyk z tej linii Pit Venstra. Tutaj jest wnuczka tego 29. Z tych gołębi ciemnych tu jest trochę, dlatego one są tu obsadzone na te gołębniki. One w lotach dalekich sprawdzały się bardzo dobrze, te gołębie. To jest też wnuk do tego 2781. Samiczka to jest córka tego 9629. Także takie kojarzenia. Te gołębie dość fajnie się sprawują też w takim połączeniu rodzinnym, trochę imbredowym. No tutaj jest samiczka, to jest siostra tego. Siostra z gniazda tego samczyka 11 w Polsce w kategorii M z 2 lat. Ten samczyk to jest znowu syn tego lotnika, który miał 13 konkursów jako dwulatek i wygrywał tam Rostock. To jest gołąb krzyżówka 2781, rasa z tymi Jansenami od tych rodziny Rutenów. Takich gołębi kilka. Co tu jest jeszcze z tych ciekawszych gołębi? No to są właśnie też gołębie na te długie loty od tego Adama Ptasińskiego. To są też gołąbki fajne. One nie są duże, ale
ale ci, co znają tego pana, to wiedzą, że one są z tych lotów długich, wysoko na liście. Także, no tu też jest szymelek oryginał, od niego samica od Adama. No, co tam jeszcze mogę powiedzieć? No tam jest, tutaj jest jeszcze syn tego 9629. Też przeznaczony do takich lotów. A samice ma znowu rąbca razy konior. Także przejdziemy do gołębnika samic. O, para się tu wyprowadziła. A może ich z powrotem tu jakoś pomału nagonię. Chodźcie. No idź. Idź. No nie tu. Dobra, jest wszystko na swoim miejscu. Tu jest gołębnik na samice. To są akurat panienki, które nie uczestniczą w lotach, tylko pracują jako statystki. Tutaj po karmieniu samic wchodzą do tego regału. To się zamyka, tak żeby one nie miały możliwości tam w czasach tej różowej rewolucji, tęczowej rewolucji, żeby nie miały możliwości się tutaj stykać. Po prostu jest taka możliwość, że część, które nie idą, daje się tutaj, żeby ich nie karmić, tylko wiadomo, że te jedzą inną karmę, a te lotowe jedzą inną karmę. Można to zastawić, zaciemnić, drzwi zamknąć i śpią sobie cały dzień. Tak wygląda gołębnik samic. Przejdziemy jeszcze tu do jednego gołębnika. To jest gołębnik, który był stricte też podpatrzony w Niemczech na lotowanie samicami, ale tutaj świętej pamięci ojciec nie bardzo to ogarniał i po prostu w pewnym momencie z tego zrezygnowaliśmy i normalnie są pary, ale normalnie to miało wyglądać tak. Tutaj jest samiec na dwie samice, z drugiej strony jest regał identyczny jak tutaj. Samica siedzi tutaj, ten samiec chodzi i obsługuje dwie panienki. Także jest dużo roboty, bo tu można drzwi zamknąć. U mnie te wloty wyglądają tak, idźcie stąd. Że na przykład zamykam tutaj drzwi. A. Zamykam tą stronę i wszystkie gołąbki przechodzą na drugą stronę. Także można tego samca było puścić do tamtych samic. Te samice wtedy siedziały same. Otwierało się drzwi. No i można było to zrobić na odwrót, wylatują oknem, no bo po prostu tu nie ma żadnych wolier. Tyle co tu mają światła i powietrza przez to okno, myślę, że jest wystarczająco. Ten gołębnik, tak jak mówiłem, no podpatrzyłem gdzieś w Niemczech też. No gość lotował z samicami z takiego gołębnika i lecą samice bardzo dobrze. Bo ona sobie tu siedzi sama, wiadomo, wysiadują te jajka. On chodzi koło tych dwóch samic, one go widzą cały czas. Z lotu przychodzą, on też tu jest. No wiadomo, że do tego trzeba dobierać spokojne samce, bo po prostu z takimi nerwusami się tu nie bardzo ogarnie, bo po prostu on musi chcieć i tą jedną samicę, i tą drugą. Nie tak, żeby było, że z jedną jest sparzone, a drugą będzie biwno. No bo to różnie w tym wygląda, tak jak i z ludźmi, no ale akurat udało się nieraz wybrać takie gołębie, ale tak jak mówię, no no jest to ciężko, dużo pracy to kosztuje, bo taki gołębnik to praktycznie trzeba pół dnia dziennie pilnować, bo tego samca przekładać raz na tą stronę, raz do tych samic. No jest to już wszystko fajnie, jak się wtedy porozłącza, młode odchowają po tym jednym młodym i po prostu wtedy jest to no lżej, ale dopóki się tego nie ogarnie, to jest roboty bardzo dużo. Natomiast te samce zawsze tu czekały w tym, żeby były pod ręką, przynieść, włożyć. No i też widzę, że na podłodze płyta, tak? Nie ma rusztów. Znaczy ja nie mam rusztów, bo po prostu wydaje mi się, że z rusztami to jest jeszcze więcej roboty jak z tym, bo można sprzątać raz na sezon, ale wolę to przejechać na bieżąco i wydaje mi się, że jest to
wystarczające, żeby to utrzymać w jakimkolwiek zdrowiu. No tak to wygląda. No z drugiej strony jest praktycznie to samo. Odbicie lustrzane, rozumiem. Odbicie lustrzane tego gołębnika, jaki był z drugiej strony. Także no no trzeba trochę pilnować, żeby te obce, bo teraz tu są z tymi samicami, nie? Bo tak jak mówię, jak jest ten samiec tam, a te samice same, no to jest to trochę inaczej, ale te samice też trzeba pilnować, bo po prostu, żeby one tam gdzieś między sobą się znowu nie zaczęły parować. No i także no tu jest akurat, a tu samiczka jest, co robisz? Bo tu ona ma w parze tego samca od Sławka Stępnika, który tam jako na tych młódkach już się bardzo fajnie pokazał. No a tak to jest w większości linia tych moich gołębi. No dokładane na przykład do tego samca dokładane są gołębie Józka Koniora. Tu jest samica z gołębi Adama Ptasińskiego. Też fajna samiczka. Także z takich linii gołębi, które no latają. Nie przypadki, nie papiery, a lotniki. I o to chyba chodzi w tym biznesie, bo to po prostu... No, przejdziemy tu jeszcze może na jeden gołębnik, to jest gołębnik... Hodowcy tego nie czują, ale tutaj nie czuć gołębiami. Nie wiem, czy pan zwraca na to uwagę. No, znaczy, tu jest wentyl, drzwi są otwarte tam cały dzień. Tam jest siatka, tam nie wlatują ptaki, żadne wróble, żadne nic. No po prostu wydaje mi się, że jeżeli ja się tu dobrze czuję i dam radę oddychać, to i gołębie. To jest gołębnik z którego roku? W którym roku był budowany? No nie chciałbym strzelać dokładnie, ale gdzieś koło 2010, 2008. Może wcześniej, może później. No tu też są gołębniki. Tu kiedyś był gołębnik na loty długie, bo te drzwi można zamknąć, te gołębie też można oblatywać oddzielnie. O, jeden sobie już wyszedł na spacer, ale to nic. No tak jak mówiłem, u mnie nie ma wolier, wylatują tymi oknami, można zamknąć tutaj, zamknąć drzwi, wchodzą tylko te na tą stronę, otworzyć to, zamknąć tu, drzwi zamknięte, wchodzą na tą stronę. Tam jest taki sam gołębnik na samice, jak przedtem pokazywałem. No i cóż tu z takich ciekawostek, no tu jest właśnie ten ptaszek. Wiesz, uciek. To jest właśnie ten 11 lotnik w Polsce. Ten niebieski 9264. To jest syn tego 9629. Tam była ta siostra jego. Jeszcze jest jeden gołąb z tego samego kojarzenia w rozpłodzie. To jest gołąb Sławka Stępnika. Tu jest Wenestra razy Rąbca. No z takich gołębi, tam już są krzyżówki Merwe gołębi. No tu jest też gdzieś czarny ten Merwe. No jest tutaj właśnie, sobie gdzieś chodzi, tą samiczkę nagania, to jest on. To jest właśnie cała para z tych Merwe gołębi. Które tu jeszcze takie ciekawsze, no. To jest jeszcze syn z tej linii mojej 502. To były gołębie, ona miała za 3 lata 37 konkursów i 9800. Także no tak to wygląda pokrótce, no bez cudów. No. Trochę tego powietrza jest, przeciągu nie ma. Tak jak mówię, tu jeszcze są wentylacje. Takie kominowe w dachu, o tutaj pod tym. To można zawsze zasunąć, żeby było trochę ciemniej. Czy przyciemnić ich, jak ich tam bardzo grzeje. Czy po prostu nawet do łapania gołębi jest to lepiej. Tutaj zakładam, że jest siatka jakaś przeciwwieczna. Tak, to jest siatka ta przeciwwieczna, no bo nieraz są te wiatry mocniejsze, no to tamte okno idzie zamknąć całkowicie. Tamto zostaje otwarte, przeciągu nie ma. No i tak to wygląda. Tu jest folia do przyciemniania, rozumiem, tak? Tu jest folia do przyciemniania, ale to jest po prostu tylko po to, gdy te samice przechodzą do tego drugiego gołębnika. To spuszczam tą folię. A mogę pokazać, jak to wygląda.
I akurat już tamtych samczyków nie widzę, tu się otwiera drzwi, akurat są zamknięte z drugiej strony, te samice przechodzą tam, no i wraca to wszystko do normy. No na pewno są dobre woliery, ale ja tu już nie chciałem tego po prostu montować, kombinować. Wydaje mi się, że mają na tyle powietrza i czystego powietrza, że im to wystarcza. Też można to zaciemnić w razie draki. Te wszystkie pomysły to pana patenty, taty? Znaczy te wszystkie pomysły to są zasięgnięte w większości właśnie u tego Hermana Katerli. Ten gojemnik jeszcze powinien wyglądać inaczej, ale byśmy to kiedyś, bo on był inaczej, myśmy to zaczęli przerabiać. Tu jest za dużo miejsca dla tych gołębi. One się trochę, im mają mniej miejsca, po prostu są spokojniejsze, bo tak to jeden słaniak zacznie gonić i wszystkie małpują od niego. Tu jeszcze powinno być z listewek zrobione na dół, dno ze siatki, te do podnoszenia, bo tam kurz wlatuje, to się tam stamtąd wybiera. Tam powinna być siatka na dnie, to podzielone, tak kiedyś było. I po prostu każdego gołąbka można spokojnie podejść, wyjąć. I siedzi sobie spokojnie. Także o, tu jest jeszcze właśnie syn tego 96-29. No to już jest gołąbek wiekowy, ten 29. Ale jeszcze gołąbków kilka wydał. Znaczy w tym roku mi tam za doradztwem właśnie tego Adama Ptasińskiego podałem mu taki specyfik. No ruszyło go od razu, bo pierwsze 3 jajka zapłodnił. Także no jeszcze może się coś z niego uchowa. Uciekłeś znowu. Idź tam do celi. Chodź, nie bój się. Źle mi to jest łapać, bo ten... ta ręka mi przeszkadza, no ale chcę go pokazać. To jest właśnie ten 92-64. Syn tego 96-29. To jest dalej cały czas linia tego 27-81. No w tych gołębiach mają cechę charakterystyczną, że albo są ciemne, albo są pstre. Ale z pary ciemnych wychodzą pstre nawet z białymi ogonami. Czyli no. Z tego z 98 roku, tak? Tak, 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 tak. No ten jest akurat niebieski, bo była niebieska samiczka dołożona do niego. No i także wyszedł taki ptaszek, ale pierwszy z Hanoweru na 4000 z lotu okręgowego. 8 w rejonie, 2 w oddziele, 5 w oddziele. Takie loty, no. To właśnie był ten z tych 2 lat. No i tu są jeszcze gołąbki, też krzyżówka tych rąbców, też bardzo fajnie gołębie, to znowu jest samiczka Venestra razy ten rąbca, to są takie gołębie większe, ale latają dobrze. A samiec jest z tych gołębi, od Rutena kiedyś dostałem w prezencie takiego ciemnego ptaka, który latał bardzo szybko. I on tu jako roczny ten wygrywał loty oddziałowe. A to jest właśnie syn jego. Z tych takich jeszcze, no to jest wiadomo z linii tego pstrego. Tu jest samiczka. To jest po córce tego 27-81. One nie są jakieś duże gołębie. Tu jest wnuk do tego 21. To wszystko bazuje się na tych gołębiach, które po prostu no latają dalej. No bo loty krótkie czy wieczne, no to gołębie przylatują wszędzie. A na tych długich lotach, zwłaszcza upalnych i ciężkich, robi się problem. Dlatego zawsze sprowadzają gołębie, które dawały w jakimś stopniu gwarancję przylotu właśnie z takich lotów długich i wymagających. No tak jak już wspominałem, no u tego Adama Ptasińskiego w zeszłym roku pierwszy lotnik oddziału to też jest wnuk tego 27-81.
No a u kolegi Zielińskiego w niedzielę z mojej hodowli z 4 rocznych, czy w konkursie z tego jego lotu, to było prawie 500 tam ileś kilometrów. Lot ciężki, wymagający, siadł tam ten gołąb chyba 4., 7, nie wiem już tam dokładnie, bo nawet wczoraj mi to opowiadał, ale w każdym bądź razie, że z 4 włożonych, czy w konkursie, a wszystkie 4 w domu. No możemy przejść teraz na rozpód, zobaczyć co tu się dzieje. Nie, to wygląda tak. Gołębi trochę jest, tu jest jeszcze trochę gołębi młodych, ponieważ te młode gołąbki może kiedyś pójdą, może kilka sztuk na pewno na tą aukcję. No tu jest właśnie jeszcze oryginał, potem 2781, to jest gołąb chyba 13-letni już, w pełni sprawny fizycznie, płodzi. Także tam jest jeszcze jeden młody, jeden jest przełożony, bo akurat z tych gołębi tam jeszcze chciałem uchować więcej. O, tu jest właśnie ten gołąb Pit Venstra. Bronisz, taki ma być. Może go pokażę bliżej. Jest gołąbek, raz, że jest gołąb ładny i daje fantastyczne potomstwo. I są gołębie u Zielińskiego z tego, są gołębie u Ptasińskiego, u Jeska Koniora dobrze gołąb latał z tego gołębia. No tu gdzieś jeszcze były te merwy, ale one się wyprowadziły, znaczy są na zewnątrz. Tu jest młody czarny po nich, to jest właśnie z tej samicy, której pozyskałem za pośrednictwem tej rodziny Ruten. No co jeszcze tu z takich ciekawszych rzeczy? No są też gołębie z tej linii Desmet. To jest właśnie... Pilnuj. Jest czerwony pstry. Bo do tego syna, tego Gulita, była dołączona zimbredowana córka na tego 2781. On jako roczny był pierwszy w oddziale z Hanoweru i z Hanoweru, z którego na noc nie było gołębia w okręgu, na drugi dzień rano zameldował się jako 4. Jakuj się. No tu jest jeszcze gołąbek z rasy tego właśnie pana Katerli, świętej pamięci. Bardzo ładny gołąb. Też dużo fajnych gołębi. Ma ksywę paluszek, bo brakuje mu jednego palca. To jest z tej linii, z tej rodziny u kolegi była też najlepsza samica w maratonie w oddziele. Tu jest samiczka z tego 96-29, tak jak mówiłem. No ta cecha ik, wyrzucają takie białe pióra w ogonie. Mogą być ciemne, z całej pary wychodzi ciemnych, wychodzi nieraz taki gołąbek. Takie cechy, które przekazują dziedziczom i te cechy wyrzucają mi w dalszych pokoleniach. Co tutaj jeszcze? No tutaj akurat wyszły te gołębie też. Tu jest gołąb z tej linii, cała zresztą ta para z tych Jansenów od Rutena. Ta samiczka, co teraz, ona to wyleciała? Nie, ona tutaj jest. A może ją złapię, jak nie ucieknie. Oh.
To jest samica na olimpijskiej obrączce z 11 roku, 78070. Jako dwuletnia miała 12 konkursów. Też miała dwie nagrody, takie z pudła i Hanower miała fajny w konkursie. Także no, tam jest drugi z tej rodziny Desmetów, ale to już jest tak skojarzone bardzo blisko. Bo miałem wnuka tego Gulita i wnuczkę. I to po prostu było jeszcze potem razem kojarzone. I to jest właśnie ten samczyk. Na Morawach w Czechach też gołą wygrał, tak jakby regionalny lot z tego gołębia, bo mieli go tam pożyczonego, tego gołębia. No bo ja tam współpracuję przyjaźnie się z różnymi hodowcami, nie tylko w Polsce. Dużo gołębi też jest od, znaczy dużo. Fajne gołębie właśnie też pozyskałem od tego Marka Skrypka. On tam chyba teraz 2 lata nie lotuje, bo po prostu no, miał przesyt tych gołębi. No co mogę powiedzieć, tu jest jeszcze, ona jest na zewnątrz. Samica od tego Jarka Grzankowskiego. Imbredna tego Iwana. No to właśnie po niej ten gołąbek te jedynki robił. No a te czerwone desmety właśnie Jarek miał u siebie. A czy one tam jeszcze są, czy już poszły gdzieś dalej? No tamta samiczka to jest z tych Wenestrów właśnie cała para. No i tu są te merwe. Te czarne, ta samica to jest oryginał z tej Holandii i to jest samczyk tam, ten czarny do niej, to jest pozyskany od Roberta Bieryta, tak? Bieryta, tak. No on tam też ma fantastycznie, te gołębie mu tam latają. O, to jest właśnie ta nakrapiana, to jest od Jarka Grzankowskiego ta samica. Bardzo fajne gołębie daje. Kolega tam zabrał do siebie, też mówi, że fajnie mu to się sprawdza. No a grotyk ciemnych czy pstryk, no to jest akurat ten młody, to jest, co tutaj jest, to jest z tych Wenestrów, no to tam może kiedyś będzie jakaś aukcja, tak jak mówiłem, może tam kiedyś dam na jakąś aukcję, to zobaczymy. No ta ciemna, czarna pstra to też z tych Bierytów, tam jest czarny, sam jest do niej, no, to jest brat z siostrą te Holendry. A skojarzone znowu tym, z tymi. No on właśnie z tych merwę miał 8 samicę w Polsce, teraz na ogólnopolskiej wystawie z 2 lat. A miał i tam samice, które robiły komplety 14x14, no tu jest ten samczyk. Ten czarny. A one takie czarne, niby z takim niebieskim spodem. No co mogę powiedzieć, bo tam pewnie weterani tego nie chcą słuchać, ale takim młodym hodowcom, co bym mógł doradzić. Na przykład począwszy od instalowania gołębnika. Gołębie na długie loty trzymać w jednym gołębniku od roczniaka do końca. Po prostu przenoszenie no, nigdy nie zdaje rezultatu. Tak jak mówię, ja to zrobiłem u siebie i to był największy błąd. Także teraz zawsze staram się włożyć te gołębie do tego gołębnika, które mają lecieć dane loty i to tak. A odnośnie tam jakichś suplementów diety czy coś, no wiadomo, po locie coś te gołębie muszą dostać. Na pewno u mnie do wody mają herbatę, glukozę, trochę elektrolitu, zakwaszacz. Czyli zaraz po polocie idzie pewnie glukoza, tak. Elektrolit? Znaczy nie daję gołębiom na przykład jak przylatują, tam jak jakiś lekki lot czy szybko gołębie. Natomiast gdy te gołębie przychodzą już z tych długich lotów, nigdy nie mają tak, żeby on wskakiwał i wodę pił. Zawsze jest te 5 minut, żeby on ostyk dopiero, bo to tak jak z ludźmi, no jak się człowiek dorwie spragniony, to wypije wiadro, a za 5 minut wypije połowę. I to samo jest z gołębiami. Było tak, że się napompował jak miał jak garłacz to gardło. No, a po co mu to potrzebne, jak może wypić trochę i też będzie żył. No i wiadomo, jakaś dieta, no pierwsze karmienie to idzie taka dieta, ja to zazwyczaj tam trochę robię sam. No. Takich różnych składników, idzie teraz to wszystko kupić, ryże, nie ryże i to tam pierwsze jedzenie, żeby to miało lekko, później jakaś super dieta z częścią karmy lotowej. No po prostu staram się zawsze te gołębie, jaki lot by nie był, czy ciężki, czy bardzo ciężki, żeby one w poniedziałek
no wyglądały tak, jakby się do lotu miały nadawać. Natomiast co do odnośnie tych różnych chemikali, nie będę polecał, nie każdy dopasuje do siebie. Wiadomo, coś tym gołębiom trzeba podać, bo z tej kabiny przynoszą wszystko. Przede wszystkim najważniejsze jest szczepienie. Bo jeden rok popełniłem błąd i to był rok ubiegły. Szczepionka na ospę przeterminowała się w domu, a gołębie stare połapały to i potraciły się. I dobre lotniki, a te co nie poginęły, latały bez jakichkolwiek wielkich efektów. To tak jak mówię, no są do pozyskania niby jakieś te szczepionki teraz na to. Adeno też ze Słowacji. Powiem tak, szczepiłem, nie było. Następny rok nie szczepiłem, też nie było, ale teraz szczepię, żebym miał czyste sumienie. Po prostu chcąc wymagać od gołębi, trzeba zrobić wszystko od siebie. Począwszy od karmienia, żywienia, oblatywania, treningów, innych rzeczy. Wtedy po prostu przychodzi sezon i przychodzi rozliczenie. No. Jeżeli one wszystko to samo jedzą, to samo piją, a niektórzy nie chcą latać, no to sytuacja jest prosta, co się z takimi gołębiami robi. Nawet i w trakcie sezonu nieraz. Natomiast z takich środków, które ja stosuję, dużo stosuję środków firmy Hablabs. To działają na bazie ziół. Wydaje mi się, że są środki bardzo dobre. Trochę z Tolisana, trochę z Versallagi, z każdej firmy po trochę. No każdy, na każdym są składzie. Każde trzeba dopasować do swoich gołębi, bo to złotej recepty ja nikomu nie dam, że daję to i chłopie już będziesz lecił. Tego nie, takich rzeczy nie ma. Po prostu każdy musi raz, że dopasować gołębie, gołębnik, gołębie, warunki, treningi, karmienie. No i bazować przede wszystkim na materiale dobrym. A karmy jakiejś konkretnej firmy? Karmy, no to tak jak mówię, dietę, kupuję tam jakąś dietę. Na pewno są karmy Versallagi, Van Robaisa, co tam jeszcze może być. No nieraz tego, to Lisana też kupuję. No to one się te karmy wiele sobą nie różnią, no po prostu wszystkie są podobne. A że któraś jest tam 100% lepsza, tego bym nie powiedział. Mam i z Versallagi mam karmy i mam Van Robaisa i Stolisana też kupię, jak jadę tam do Wadowic, w Tomicach mam to po drodze. Żyją. Na przykład nie bazuję cały sezon na jednej karmie. Bo po prostu nie karmię także jednakowo co ten, bo wiadomo, trzeba karmić. Po danym locie jest, każdy lot jest inny. Jeden lot wymaga lepszego karmienia, drugi lot słabszego karmienia. Także, no tak jak mówię, trzeba to dopasowywać do swoich gołębi, ale nie ma takiego czegoś, że jedna karma jest 100% lepsza od drugiej. Teraz te firmy już produkują praktycznie i nasze polskie karmy też są dobre. Co tu będziemy dużo ukrywać. Nie różnią się wiele od tych zachodnich, no ale niektóre worki są ładniejsze, może się komuś kolor podoba. Nie wiem, tak też może być. No to tyle, co mogę tak powiedzieć pokrótce. Ważne jest przede wszystkim szczepienie, higiena, no i systematyczność. Nie ma, że dzisiaj jedzą o 6, latają o 7 i no dzień w dzień musi to być to samo. No. Nie będę ukrywał, że po prostu systematycznością i tym no, zajmował się ojciec. Zrobił to bezbłędnie. I myślę, że to jest tak pokrótce. No a co jeszcze tak na koniec, to mogę pozdrowić hodowców z Krzeszowic, którzy głosowali za wyrzuceniem ojca z oddziału Świętej Pamięci. Dziękuję.